Każdy dach, elewacja czy wewnętrzne ściany budynków muszą być równe przed położeniem danego pokrycia. W tym celu konieczne jest prawidłowe wypoziomowanie podłoża. W przypadku dachu są to łaty. Jak robiono to do tej pory? Kołki, podkładki, kliny to standardowe narzędzia praktyczne, ale czasochłonne. Dlatego Klimas stworzył WKSS. Wkręt, dzięki któremu wypoziomujesz swój dach szybko i łatwo. Jak prawidłowo używać WKSS? Niepodważalna zasada. Wkręcamy wkręt do końca, ma się całkowicie zagłębić w drewnie. Następnie, kiedy pojawi się konieczność podniesienia jednej z łat, wystarczy wkręt wykręcić na odpowiednią wysokość. Jak widzicie, WKSS nie wykręca się z łaty, podnosi ją do góry. Gotowe! Możemy wyrównywać kolejne. To połączenie jest solidne i mocne. Na tak przymocowanej łacie możemy kłaść poszycie dachowe. Oczywiście, jeżeli będzie konieczne wykręcenie każdego wkręta z tej łaty, to dla pewności można włożyć wyrównujące podkładki dystansowe firmy Klimas. Dostępne w różnych rozmiarach. W tak prosty sposób możemy wyrównywać również inne powierzchnie. Stelaż pod elewację zewnętrzną, czy powierzchnię ścian z płyt OSB. Na czym polega sekret? Przyjrzyjmy się budowie WKSS. Wkręt posiada podwójny gwint na szpicu, końcówkę frezującą oraz karby tnące, co sprawia, że wchodzi w drewno jak w masło. Całość wykonana jest z dobrej jakości stali. Istotą wkręta jest specjalne użebrowanie pod łbem, zmieniające położenie danego elementu. Wkręt w całości zagłębia się w drewnie. Podczas poziomowania wykręcaniu ulega jedynie gwint z podłoża, zaś górna część pozostaje stabilnie zakotwiczona w elemencie. Wkręty poddane zostały licznym testom, by finalnie powstał produkt mocny i odporny na zmienne warunki atmosferyczne. Co robić, a czego nie? Przede wszystkim ważne jest, by dobrze dobrać rozmiar wkręta. Do wyboru mamy 10 długości, od 60 do 160 mm. Jak już wspomniałem i chętnie to powtórzę, wkręt należy wkręcić do końca, a przy wykręcaniu należy uważać, by z podłoża nie wykręciła się część z gwintem. Buduj szybciej i nowocześniej! Dzięki WKSS poziomowanie powierzchni jeszcze nigdy nie było takie proste!